Dzień dobry, kochani. Dzisiaj raport. Dawno nie było. Zacznę może od tego, że mówię do nowego mikrofonu. Jest to już nie wiem, który mikrofon, który testuję w ostatnim czasie. Może nie wydaję na nie wystarczająco dużo pieniędzy, natomiast one wszystkie są takie delikatne, że w moich ADHD-owych rękach po prostu one nie mają szans. Ten, który mam teraz, wyglądał na pancerny, ale w ogóle nie jest pancerny, ale mam pomysł, jak go trochę upancernić, więc będę próbować. Te mikrofony to od początku roku przynajmniej jest problem. Sporo filmów było nagrane bez mikrofonu. Jeden był w ogóle w samochodzie w deszczu, mimo że z mikrofonem nagrany. Szczególnie jacyś przypadkowi widzowie bardzo na to narzekają. Mimo że cały czas trąbię o tym w filmach, że jest problem z mikrofonem i sorry, no to i tak przywalić się zawsze warto. Czekam już ponad miesiąc na zwrot pieniędzy za pierwszy zakup mikrofonów, które do mnie nie dotarły. Teraz za te zapłaciłam, kupiłam trzy, dwa takie malutkie, jeden trochę większy i zapłaciłam pięć tych. Zobaczymy, jak dadzą radę. Ja po prostu, przynajmniej dopóki nie będę miała jakiegoś bezpiecznego, pancernego studia, tylko dopóki jestem nomadem, nie widzę sensu w kupowaniu czegoś droższego, po prostu. I tak, to tytułem wstępu, jak zwykle przydługiego. Dzisiejszy raport się będzie też łączył z informacją o zrzutce, ponieważ zainwestowaliśmy sporo pieniędzy naszych prywatnych w rozwój fundacji i będzie nam bardzo miło, jeśli nam pomożecie dokonać jakiegoś zwrotu. Oczywiście zwrot nie będzie na nasze prywatne konto, tylko na konto fundacji i pieniądze te dalej będą pracowały na fundację. Pierwsza rzecz, o której wam chciałam powiedzieć, to są właśnie te mikrofony. Pięć dyszek, ale dorzucamy do zrzutki. W ostatnich miesiącach zacieśniłam swoje kontakty z fundacją Człowiek Taki Jak Ty. Byłam kilka razy u nich na warsztatach. Jestem w trakcie tworzenia korali, takich na wzór afrykańskich. Korale robię z gliny. Dzieciaki mi pomagały, dzieciaki się uczyły. One będą niedługo do kupienia. Myślę, że sztuka będzie kosztowała 100 i możecie tutaj je zobaczyć na zdjęciach i już zamawiać. Kasa idzie oczywiście na potrzeby Fundacji Człowiek Taki Jak Ty, przede wszystkim na to, by Kingsley mógł ściągnąć do Polski swoją rodzinę i by jego syn mógł podjąć studia w Polsce. Tu wam wrzucam trochę zdjęć z warsztatów, też z ostatniej kolacji afrykańskiej z Jam Session, gdzie uczyłam się nosić wielki ciężar na głowie i szło mi tak sobie, ale nie najgorzej. Fundacja Człowiek Taki Jak Ty, czy też Człowieka Takiego Jak Ty, czyli Kingsleya, możecie wesprzeć, korzystając z lekcji z native speakerem, jakim jest Kingsley, oraz śledząc jego kanał. Kolejna organizacja, z którą podjęłam jakieś kontakty, próbę współpracy, to jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS z Bielska-Białej. Z tą organizacją skontaktowała mnie Angelika Piątkowska, która się przewija tutaj w tych naszych fundacyjnych wydarzeniach i tematach od czasu do czasu. I Angelika też zgłosiła się tam jako wolontariuszka. To, co mogę wam polecić, niezależnie od tego, w jakim miejscu kraju, a nawet świata jesteście, to telefon zaufania dla autystów, prowadzony przez stowarzyszenie. Natomiast to, co ja będę próbowała podjąć, to próbuję stworzyć grupę nowych użytkowników budynku i możliwości stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma wspaniały budynek, bardzo duży, który daje bardzo wiele możliwości integracji, nauki przez zabawę i tak dalej. W zasadzie co chcecie, to tam się da zrobić. To, czego ja potrzebuję, żeby zacząć z nimi współpracować, to grupa.
Nowa grupa osób, która nie jest jeszcze ich klientami, a chciałaby wykorzystać możliwości, które daje ten budynek. To znaczy po prostu się tam spotykać. Oni mają absolutne obłożenie terapeutyczne, tutaj nie ma już na to miejsca. Natomiast jeśli chcielibyście uczestniczyć, nie wiem, czy w kole matematycznym, czy tam naukowym, czy w kole filozoficznym, czy w dyskusyjnym klubie filmowym, czy też chcielibyście jakieś rzeczy robić ze mną, jakie rzeczy można robić ze mną, można tam ze mną robić wszelkie warsztaty plastyczne, mogę nauczyć dekupażu, batiku, przywiozą tam maszynę do szycia, którą zresztą mam od Fundacji Człowiek Taki Jak Ty, więc możemy szyć. Ja jestem teraz pod koniec, a może i w połowie, a może i nawet nie w połowie, remanentowania całego magazynu Charity Shopu Fundacji naszej i mam już odłożone mnóstwo ubrań, które albo się nadają do sprzedaży jako vintage, bo są vintage, albo które się nadają do artystycznego przerobienia. Mam już spore zapasy materiałów plastycznych i chętnie Was zaproszę na takie wspólne tworzenie. Marzą mi się też gobeliny z używanych tkanin, więc jeśli znajdę grupę, to chętnie ją tam wprowadzę. Tak samo mogę uczyć zdrowego i budżetowego gotowania. Są tam dwie kuchnie. Stowarzyszenie też ma współpracę z Biedronką przy odbieraniu jedzenia, któremu się zbliża termin, więc jest bardzo, bardzo z czego gotować. To takie są moje dwie wstępne propozycje, natomiast ich może być o wiele więcej. Pod warunkiem właśnie, że zbierze się grupa, która przynajmniej raz w miesiącu może być w Bielsku-Białej. Jest tam hostel, więc można tam przenocować. Ogólnie tyle, co zdążyłam zobaczyć Bielska, to jest po prostu fantastyczne, bardzo klimatyczne, bardzo takie germańskie. Bardzo mi się spodobało, zresztą wrzucam Wam fragmenty filmów. Ludzie długo zachowują pozory. Kieruj się na południe. Że jest po prostu miło i starają się, żeby było po prostu miło. Tak, tutaj wcale się nie staramy, żeby było po prostu miło, tylko żeby było po prostu jasno. I bardzo to jest przyjemne i uwalniające uczucie. I te możliwości, które stwarza ten budynek i to stowarzyszenie zajebiste. My po prostu bardzo uszczęśliwiają. Teraz wyszłam na miasto. Jestem też po prostu taka zachwycona. W ogóle ludzie tu się tak zajebiście ubierają. Co chwila widzę kogoś po prostu ubranego zajebiście. Moje koszty dojazdów do Bielska to jest 200 zł jedna podróż. Tych podróży póki co będzie 2-3. I jeśli uda mi się zebrać grupę, to zamierzam tam stacjonować przez letnie miesiące. Jednym z dziwniejszych problemów fundacji było to, że strona internetowa pierwszy raz powstawała jeszcze zanim powstała fundacja. Robił ją wolontariusz, który następnie zażądał ode mnie pieniędzy za dane dostępowe do strony. Kolejne historie ze stroną były takie, że dawny wiceprezes ją robił, potem się obraził na mnie śmiertelnie za to, że go wystarczająco nie kocham i strona nigdy nie powstała do końca, nie została dokończona. Była też strona, jest teraz na Funimani, na darmowym serwerze, trochę robiona przez dawnego klienta, trochę przez nas, bardzo nieaktualna już, nieposiadająca opieki, a my już też dawno, jak to ADHD-owcy, straciliśmy dane dostępowe, więc strona będzie do usunięcia, tym razem będzie robiona przez studenta, będzie miała, ma wykupiony hosting na 3 lata i my będziemy chcieli z tym studentem
z tą wykonawcą podpisać umowę później na opiekę nad tą stroną. Co nam da strona internetowa? Otóż każdy NGO może mieć spore pieniądze do wykorzystania na reklamy w Google i dobra strona internetowa jest potrzebna do tego, żeby ten grant dostać. A on nam się bardzo przysłuży do reklamy fundacji, bo fundacja, jak wiecie, odzyskuje teraz dopiero zasięgi, odzyskuje swoją pozycję sprzed COVID-a, o dziwo, no ale to sprzed mojego, czy tam naszego życiowo-psychicznego upadku. O ile wcześniej zbudowałam zasięgi fundacji na uczestnictwie w grupach wsparcia na Facebooku, o teraz niekoniecznie już ani mam na to czas, ani mam na to ochotę, ani mam na to siłę. Bo oznacza to ogromny hejt, bardzo dużo takiej pracy mrówczej, a ja cały czas jeszcze jestem na etapie odbudowywania swojego zdrowia oraz też wprowadzenia ogromnych zmian życiowych. Powiem szczerze, stąpam po bardzo niepewnym gruncie. I to, co było dobre te 5 czy 7 lat temu, teraz już nie będzie dobre. I dlatego ta reklama w Google jest tak bardzo potrzebna fundacji, po to, żeby móc iść do przodu. Zapłaciliśmy za to chyba coś około 1400 zł za hosting 3-letni. I ta kwota też znajduje się w kwocie zrzutki, którą miłoby nam było odzyskać. W związku z promocją fundacji oraz współpracą ze stowarzyszeniem uruchomiłam grupę fanpage dla NGO, w której będę zaczęłam uczyć, jak stworzyłam te zasięgi, które fundacja kiedyś miała, poprzez samego Facebooka. Osoby, które będą się tam uczyły, będą po prostu odpracowywały jakby koszt kursu, pracując przy promocji fanpage'a fundacji. Na razie przyjęłam kilka osób, czekam z ruszeniem, ponieważ różne jakieś sprawy jeszcze się muszą wyjaśnić w stowarzyszeniu i we współpracy ze stowarzyszeniem. Dlatego na razie to jest jeszcze takie na sam start. Natomiast jeśli ktoś chce się dołączyć jeszcze, to zapraszam. Bardzo ważną rzeczą, bardzo dużą zmianą, bardzo dużym wydarzeniem, takim najbardziej, bym powiedziała, statutowym i misyjnym fundacji, zawsze było udzielanie całościowego wsparcia osobom na poważnym zakręcie życiowym. I od miesiąca mam taką osobę. Jest to osoba, którą miałam na konsultacjach, która jest dość wiernym widzem, czy dość wiernym followersem fundacji. I w momencie, w którym rzekła, że wyprowadza się z domu tu i teraz i idzie po prostu na ulicę, powiedziałam, żeby nie szła na ulicę, tylko przyjechała do fundacji. No i przyjechała kilka tysięcy kilometrów, bo to była taka podróż. Ponieważ wyszła z domu tak jak stała, nie wszystko mogła zabrać ze sobą. Mogła się spakować w jeden plecak. I sytuacja, no jak się domyślacie, jeśli ktoś potrzebuje takiej pomocy, to jest raczej też spłukane. Tak więc opłaciliśmy jej przyjazd do fundacji z innego kraju. Psychiatrę, leki, wyżywienie, wszystko to jest na nasz prywatny koszt na razie, więc też to umieszczam w zrzutce. A ta osoba stara się dojść do siebie, oczywiście to po pierwsze. Po drugie zmontowała już jakieś poprzednie filmy, które były na kanale. I oczywiście w ramach odpłatności, odpracowania pomocy ma do zrobienia tych filmów jeszcze trochę oraz prototyp gobelinu. Mam nadzieję, że nam się to zdąży udać przed zmianą lokalizacji, a zmianę lokalizacji mamy pod koniec czerwca. Przy okazji, jeśli ktoś chciałby wpaść na jakiś dłuższy weekend, pomóc nam tutaj z różnymi zobowiązaniami wobec właścicieli domu,
te zobowiązania, to mam na myśli zbudowanie grządki permakulturowej, obudowanie zbiornika na deszczówkę, zainstalowanie go w ogóle lepiej niż ja go zainstalowałam sama i trochę porąbanie i ułożenie drewna, to będę bardzo wdzięczna i bardzo serdecznie zapraszam. I moja klientka ma teraz swoją klientkę, która jest jej lekarstwem z jednej strony, obowiązkiem i dostarczycielem dopaminy, oksytocyny i serotoniny z drugiej strony. Mianowicie w Wielki Piątek moja klientka wzięła jabłko i powiedziała: szkoda, że kupiłyśmy wczoraj tak mało jabłek. Trzyma to jabłko i mówi: straszną mam ochotę na jabłka, nie wiem czemu. No i ja mówię: tak, dobra, no to wsiadamy i jedziemy. W ogóle jak zawsze jest ciężko mnie wyciągnąć na zakupy, tak tym razem to było po prostu: wsiadamy i jedziemy, jedziemy po jabłka. I rozmawiamy sobie o suplementach, o lekach, o dacie, kiedy będzie lekarz, którego zresztą bardzo polecam, doktor Łukasz Rubacha w Łańcucie. I stwierdzam, że trzeba dokupić jeszcze różańca. I miałam zajechać do apteki takiej na rynku i chwilę wcześniej po prostu coś mnie tknęło, skręcam pod Biedronkę i pod drugą aptekę. I zjeżdżamy na parking i patrzymy, siedzi kocia bieda, ale taka bieda, widać, że bardzo chora. I ona akurat jest tam, gdzie my chcemy zaparkować, więc parkujemy, bieda nam wchodzi pod samochód, wyciągamy biedę. Bieda się okazuje w ogóle strasznie malutkim kociakiem. Nawet nie zauważyłam, jak bardzo jest malutka. No więc od razu pojechałyśmy do weterynarza. Ma kocika, ma świerzb. Jest separowana oczywiście od naszych kotów. Jak na razie za jej leczenie zapłaciliśmy około 80 zł. Po tygodniu będzie wizyta kolejna. Kotek nazywa się Malwinka i należy już do mojej klientki, która mówi: kurde, nie mam domu, ale mam już kota. To nieodpowiedzialne, ale od czegoś trzeba zacząć. Tak więc koszty ogarnięcia kotka też wrzucam do zrzutki. Na razie to było 80 zł. Podejrzewam, że w 200 na razie się zamkniemy. Później jeszcze będą szczepienia, sterylizacja i paszport, bo one raczej będą wyjeżdżały z Polski. Ale to jeszcze się zastanowię, jak to rozpiszę w zrzutce. Kicia jest malutka, jest w trakcie wymieniania zębów, bardzo szybko zdrowieje. Miała siedzieć w transporterku, żeby niczym nie zarażać. Oczywiście mieszka na głowie mojej klientki i bardzo ją kocha i bardzo się do niej cieszy. I bardzo jej pomaga to, że się czuje kochana. Tak więc dziewczyny leczą się w takim kombo. Kolejną sprawą, o której chcę wam powiedzieć, jest nasza zbiórka ciuchów na portalu Ubrania do Oddania. Mamy tam dwie zbiórki. Na cele statutowe ona jest ani nieopisana, ani nic za bardzo. Nie jest ani dobrze opisana, ani w ogóle nic tam za bardzo jasnego i klarownego nie ma. Ona jest po prostu zakładana automatycznie przez portal. I jak dotąd w ogóle o nią nie zadbaliśmy, ale ona jest podlinkowana w opisie w YouTubie. Ale nic się na niej nie dzieje. Natomiast mamy drugą na obowiązkową modernizację prądu albo odłączenie prądu fundacji i ona idzie bardzo dobrze. I nie wiem, czy to wy wysyłacie na tę zbiórkę te ciuchy, czy skąd się wzięli ci ludzie, bo niekoniecznie kojarzę nazwiska, ale bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam was jeszcze bardziej do udziału w tej zbiórce, tym bardziej, że w tym miesiącu jest konkurs organizowany przez ten portal i najbardziej dynamiczna zbiórka będzie miała podwojoną płatność, więc jeśli macie jakieś ciuchy, których chcielibyście się pozbyć, to jest najlepszy moment i najlepsza zrzutka. Ta modernizacja prądu to trochę nie jest aktualne, dlatego że my się zdecydowaliśmy nie na modernizację, a na w ogóle panele fotowoltaiczne
żeby być niezależni energetycznie, żeby zawsze mieć dostęp do prądu i zawsze móc pracować, niezależnie od tego, co się będzie działo, gdzie się będzie działo, z kim się będzie działo, jak i dlaczego. Więc de facto celem jest prąd dla fundacji i to zostanie wykonane, natomiast w trochę innej wersji, bardziej niezależnej, więc moim zdaniem lepszej. Jeśli ktoś z Was chciałby zarobić trochę kasy i blisko ma albo do Kędzierzyna Koźla, albo do Wyszkowa na Mazowszu, to tam są teraz jakieś likwidacje jakichś sklepów, hurtowni, coś, spora ilość ruchów do odebrania. Jeśli ktoś z Was dysponuje albo samochodem, albo może tam w miarę łatwo dojechać, to ja zapłacę połowę tego, co my dostaniemy w ubrania do oddania, za to, że pojedziesz tam i zapakujesz dla kuriera te ciuchy i mu wyślesz, znaczy i mu wydasz. Tak więc no, czas nagli, no bo to są zawsze takie rzeczy, że jest na to mało czasu, jak ktoś coś oddaje, ale zachęcam, bo ja tam widzę no dobre kilkaset złotych na czysto dla osoby, która by to zrobiła. Tak więc jak ktoś chce, jak ktoś jest zainteresowany, jak ktoś ma możliwość, to serdecznie zapraszam do jak najszybszego kontaktu w tej sprawie. Skoro byliśmy przy finansowaniu, to jeszcze jedna sprawa związana z finansowaniem. Przypominam, że mamy Funny Money i możecie cashback od swoich zakupów przekazywać na naszą rzecz. To zupełnie stanęło, pewnie dlatego właśnie, że nie przypominałam, a wy po różnych aktualizacjach oprogramowania i przeglądarek nie macie już wyskakującej przypominajki. Tak więc przypominam, że mamy Funny Money, to jest podlinkowane w opisie pod filmem, w tym takim stałym opisie pod filmem, czyli jest pod każdym filmem. Za zainstalowanie przypominajki my dostajemy jakieś 5 zł pod warunkiem, że zrobicie zakupy w ciągu miesiąca i później cashback do nas trafia. Ale też mogę Wam zaproponować zamiast tego coś, co prawda, co nie będzie nas wspierało stale, ale za to jednorazowo wesprze nas wyższą kwotą, to jest Leti Shops. Jak z mojego linku wejdziecie i się zarejestrujecie, to ja dostanę za to jakieś pieniądze. Na Leti Shops cashback jest wyższy. Więc też ewentualnie możecie podejść do tego tak, że z tego cashbacku wypłacicie nam kiedyś jakąś darowiznę. I jeszcze zostanie dla Was w porównaniu z Funny Money, ale to już jak Wam wygodniej i jak wolicie. I coś, co bym chciała Wam polecić, to jest AleRabat. I wcale nie jako wyszukiwarka jakichś kodów rabatowych. Ja w ogóle nie wiem, o co w tym chodzi, mi to w ogóle nie działa, mnie to denerwuje. Ale jest tam jedna bardzo dobra opcja, którą Wam serdecznie polecam i dlatego, że ją serdecznie polecam, to się nie wstydzę jej polecać. I też podaję Wam linka do mojej polecajki, bo ja wtedy dostanę za to dyszkę. Tam są karty podarunkowe do Biedry, do Kauflanda, do Allegro i do jakichś tam jeszcze innych sklepów. Te karty podarunkowe mają cashback kilkuprocentowy, nie ułamek procenta, nie jeden i coś tam, tylko na przykład 5%. I ja jak robię zakupy normalne, codzienne na Allegro, czy w Biedronce, czy w Kauflandzie, to kupuję sobie taką kartę i za każde zakupy mam zwrot naprawdę kilku złotych, czy kilkudziesięciu, czy kilkunastu. I już od 50 zł można wypłacić ten cashback. Tak więc to jest bardzo fajna opcja. Szczerze i serdecznie Wam polecam i oczywiście daję Wam moją polecajkę, bo wtedy ja też i ja i Wy dostaniecie dyszkę, jeśli zrobicie jakieś zakupy, o ile się nie mylę, że takie są zasady. Tak, jeśli zrobicie zakupy za ponad 70 zł w ciągu 30 dni, to Wy dostaniecie dychę i ja dostanę dychę. A w ciągu 30 dni zakupy za 70 zł to w markecie z jedzeniem chyba każdy wyda.
Z takich ważniejszych moich rozwojowych spraw to kończę ten kurs na temat zespołu Aspergera i czeka mnie kurs instruktora TUS-u, czyli trening umiejętności społecznych i bajkoterapia. Łącznie te kursy kosztowały mi około 700 i też je umieszczam w zrzutce. Bardzo to otworzy dla mnie kolejne obszary podejścia do tych samych problemów jeszcze raz. Tak więc jestem przekonana, że sporo zyskacie na tym, że ja się douczę, bo są to dwa obszary psychologii, psychoedukacji, których jeszcze nie ruszyłam. To znaczy TUS-u w ogóle jeszcze nie ruszałam, natomiast bajkoterapia to jest tyle, co pamiętam ze studiów i z własnej fascynacji, więc teraz to będzie zupełnie nowy rozdział, nowy strzał bardzo dużej wiedzy. Tym bardziej, że ten kurs o bajkoterapii jest naprawdę rozległy. Powiedziałabym raczej, że są to elementy psychoanalizy, symboliki terapii humanistycznej, tak więc ogrom. Mówiłam, że coraz bardziej likwiduję magazyn fundacji Charity Shopu, ponieważ potrzebuję mieć minimum rzeczy ze względu na tryb życia nomada z całym stadem zwierząt, więc tym bardziej muszę mieć mało rzeczy. Więc na stronie, na fanpage'u Jarmarek Meme znów wystawiamy jakieś rzeczy z Charity Shopu i możecie je upolować, wspomagając tym samym fundację, no i kupując dla siebie jakieś absolutne perełki, bo zazwyczaj tam się znajdują albo rzeczy vintage, albo jakieś bardzo oryginalne. W sprawie mojego zdrowia, które jest kluczowe dla działania fundacji, to powiem wam, że odstawiłam dwa kolejne leki. Problemy różne się jeszcze mnie i mają, ale żyję, daję radę. Z koncentracją jest tak sobie, ale ona wraca i odchodzi, więc nie jest tak tragicznie. Natomiast no jestem teraz w okresie takich przekształceń wszystkiego i serio właśnie niepewności, niestałości. No i to taki raport. Na pewno o czymś zapomniałam, wiadomo, zawsze o czymś trzeba zapomnieć. Wszystko, o czym mówiłam, linkuję pod filmem. Czekają was jeszcze jakieś nagrania ze słabym mikrofonem, czy tam bez mikrofonu i będziecie to musieli przecierpieć i już. Przypominam jeszcze, że w naszych starszych postach i na YouTubie, i na Facebooku znajdziecie pytania o Severusa Snape'a i Seriusza Black'a i proszę was o ustosunkowanie się do tego pytania. Oraz, ponieważ film o tym, jak zagadać do dziewczyny, żeby nie wyjść na creepa, wzbudził ogromną wrogość incelstwa, jakiegoś przypadkowego, i znowu jestem oskarżana o nienawiść do ludzi, agresję, o andro... co? O mizoandrię jakąś. Jezu, i o w ogóle wszystko, co najgorsze, to bardzo poproszę moich klientów, panów, ale też panie, o komentowanie jeszcze pod tym filmem. Szczególnie proszę panów, bo wiem, że klient mój, który przeszedł cały proces i wyszedł z fundacji zadowolony, to jest ktoś, kogo ten film w ogóle nie boli, tylko jest mu pomocny. Ale też przyda mi się głos kobiet, które się wypowiedzą na temat tego, czy faktycznie im są zdrowsze, tym więcej od mężczyzn oczekują, wymagają. I to więcej nie jest niczym w ogóle strasznie wyszukanym, tylko zwykłym, podstawowym ogarem. No i to chyba tyle. I buziaki, i papa, i do następnego tygodnia. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.